Witajcie moi drodzy. W szóstym odcinku dziewiątego sezonu dostaniemy wielki przeskok czasowy, ponieważ minie aż 6 lat od momentu zniknięcia Ricka. W dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się moimi przemyśleniami właśnie na temat tego przeskoku czasowego oraz w jaką stronę idzie The Walking Dead. Wielu widzów twierdzi, że The Walking Dead po odejściu Ricka nie ma sensu, że stacja, która produkuje The Walking Dead, zrobiła wielki błąd usuwając szeryfa z serialu. Tylko nie wiem czy wiecie, ale to nie stacja AMC postanowiła uśmiercić Ricka, lecz zrobił to sam aktor. Takie same zarzuty były w przypadku Fear the Walking Dead i śmierci Nika. Ludzie nie wiedzą, że postać w serialu i aktor to dwie kompletnie różne osoby. Aktor nie jest przypisany na stałe do danego show. Oczywiście podpisuje kontrakt na pewne sezony, ale to nie znaczy, że w danym telewizyjnym show ma pracować do końca swojego życia. Ja jestem osobą, która na przykład lubi oglądać seriale, w których główne postacie umierają. I dobrym przykładem, że serial może dalej iść swoją drogą bez głównych bohaterów, jest Gra o Tron. Tak więc, czy The Walking Dead umiera bez głównego bohatera? Wydaje mi się, że nie. Nowy showrunner The Walking Dead, Angela Kang, tym właśnie 6-letnim przeskokiem czasowym uratowała serial. Po śmierci Carla, wiele osób, które czytało komiks, narzekało, że w 9 sezonie nie zobaczymy relacji Negana z Carlem. Ten 6-letni przeskok czasowy daje nam możliwość zobaczenia tej relacji właśnie z Judith, która jest w wieku Carla z pierwszych sezonów. Poza Rickiem mamy też dużo innych ciekawych postaci. Są nimi Negan, Carol, Ezekiel, Michonne, a nawet sam Daryl, za którym jakoś mocno nie przepadam. Aktualnie w 6 odcinku czas akcji serialu będzie miał miejsce jakieś 10 lat od wybuchu epidemii. Biorąc pod uwagę, że między 1 a 8 sezonem minęły 2 lata, to już między 8 a 9 sezonem minęło tych lat 8. Tak więc będziemy mieli akcję serialu osadzoną głęboko w apokalipsie. Henry będzie w wieku Carla, czyli będzie miał jakieś 18 lat. Nie wiem co zrobią z Enid i czy pojawi się Herschel Junior, który w 6 odcinku powinien mieć z lat 7. Wiemy też, że Maggie odeszła z serialu i ostatni odcinek, w którym się pojawiła, to właśnie był 5 odcinek 9 sezonu. Po tych 6 latach charakter naszych bohaterów zapewne się zmieni. Nie wiemy jeszcze na jaki, dopiero okaże się to w serialu. Jednak został nam pokazany nowy wygląd naszych bohaterów. Na pierwszy rzut oka weźmy sobie Carol, która moim zdaniem wygląda ohydnie. Ma długie, siwe włosy, przez co przypomina nam Wiedźmina. Jej nowy wygląd totalnie mi nie podchodzi. Michonne ma teraz wygolony bok, przez co wygląda jak liderka jakichś amazonek. Wiemy z poprzednich odcinków, że zajmowała się ona już Aleksandrią, tak więc po odejściu Ricka to ona będzie sprawować władzę w mieście. Daryl wygląda tak samo jak wcześniej, tylko że teraz posługuje się patykiem i z jednych z teaserów możemy wywnioskować, że posiada psa. Rosita wygląda tak samo jak wcześniej, Eugene ma natomiast krótsze włosy i widzimy, że nie boi się walczyć z zombiakami. Ezekiel wygląda tak samo, ojciec Gabriel też. Aaron natomiast przypomina swoim wyglądem Ricka z komiksowej wersji, co jest bardzo na plus. No i Judith. Młoda wyrosła już na dzielną wojowniczkę. Posiada mini katanę, rewolwer Ricka oraz czapkę Carla, co sprawia, że stała się moją ulubioną postacią w 9 sezonie The Walking Dead. Tak więc podsumowując, nowa showrunnerka Angela Kang tym przeskokiem 6-letnim uratowała The Walking Dead. Od 6 odcinka zacznie się saga szeptaczy, czyli jeden z najlepszych rozdziałów, które występują w komiksie. Tak więc The Walking Dead wraca na dobre tory nawet bez Ricka i Carla. A wy co o tym sądzicie? To by było już wszystko, ja się z wami żegnam i chciałbym podziękować Mikeuszowi, który dołączył do wspierających tego kanału. Jeśli chcesz wspomóc moją działalność na YouTubie i jeśli chcesz być oznaczony pod każdym filmem, który stworzę podczas twojego wspierania, kliknij link w opisie. Ja się natomiast z wami żegnam, trzymajcie się, cześć i życzę wam zombiastycznego dnia. Koniec mamy questa, musimy zespamić Instagrama Gargiulio z trzeciego sezonu. You're right. Can't cut corners on this one. You come along pretty quick there, kid. How do you say your name again? Gargiulio. Gargiulio. Hear that bird? Wartax, what up? This is Dave Davis, Gargiulio, wishing hellos to all of my Polish fans out there.
Thanks for blowing up my Instagram, dude. Take care.